Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wiosna nam się zrobiła przepiękna, aczkolwiek ma się zmienić pogoda i chciałem ją dzisiaj wykorzystać, tą resztkę słońca, bo ma przyjść do nas front niżowy. Dzisiaj polatamy dwoma maszynami, a mianowicie DJI FPV, a także Nazgulem 5-calowym. To są moje ostatnio najczęściej używane drony, aczkolwiek latam też bardzo dużo flyu. No i oczywiście z gimbalem latam Mini 3 Pro głównie, prawda? To co chciałem dzisiaj zrobić, to takie rozpoznanie plus ujęcia z Hero 10, stabilizowane filtr, który dzisiaj używam, to jest ND32 marki Freewell. Bardzo fajna sprawa i mam ustawienia 4K w 50, bez stabilizacji, bo stabilizuję w Real Steady. Mam do tego W, czyli szerokie pole widzenia, 0,01 sekundy, jeżeli chodzi o shader, kolory, to jest naturalny kolor i ISO od 100 do 400. Tak wyglądają całe ustawienia, a za chwilę ruszymy i powiem Wam trochę więcej. Chciałem polatać tak nisko, jest dużo rozkwieconych, przepięknych drzewek, jest trochę krzaczków ładnych. Na tej miejscówce mam nisko linię energetyczną, to jest przyłącze średniego napięcia. Mam nadzieję, że nie zahaczymy dzisiaj i polatamy sobie zarówno Nazgulem, jak i DJI FPV. Jedno z fajniejszych miejsc, jest trochę wilgotno, ale myślę, że fajny odcinek. I zobaczycie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o latanie też kładem 5-calowym. Jeżeli chodzi o filmowanie i live, ja używam cały sezon Sony ZV-E10. Nie mam niczego specjalnego, ale to mi zupełnie wystarcza. Nawet nie wykorzystuję tych możliwości, jakie daje ta kamera. Obiektyw Sigma 16 mm i to jest całość. Używam jeszcze Sony 35 mm 1.8, więc sztuka prostoty, nic wielkiego, ale na statywie jest ok. Oczywiście stabilizacja w tym aparacie trochę kuleje, natomiast dajemy radę. Dobra, wypakuję sobie. Gogle mam przestawione na tryb ten właśnie DJI FPV, więc od niego zaczniemy. Aparaturę gdzieś tu powinienem mieć. Aparatura też jest zbindowana, bo wczoraj latałem tym dronem i wszystko jest przygotowane. Karta pamięci w dronie też jest. Znajdę tylko akumulator dla niego i można go już odpalać. Nagrywanie już jest w GoPro, tu wygląda to też dobrze, mamy karty pamięci zarówno w goglach, pięknie, jeżeli chodzi o widok w goglach, 19 satelitów, wygląda to super, no to startujemy. Jesteśmy, home point mam, przełączę się w tryb manualny i polecimy. Jestem w trybie manualnym. Tutaj na razie polatam troszkę bliżej, żeby zobaczyć, jak on się sprawuje. Nie mam filtrów do samego garbusa, ale mam filtry do GoPro. Tu jest ok. Zaraz sobie polecimy troszkę wyżej i sprawdzę jeszcze kąt. Jak na razie jest pełen zasięg, jeżeli chodzi o wizję i pełen zasięg, jeżeli chodzi o radio. Tak, natomiast lata się fajnie, on jest leciutko ociężały, ale chodzi dobrze. Spróbuję troszkę niżej tu polecieć, mniej gazu mu dam. On się rozpędza dość mocno. Tak, to jest jego charakterystyczna cecha. Spróbuję teraz polecieć tuż nad drzewkami. Bardzo ładnie idzie. Tak. Wizja nie jest najsilniejsza tutaj, co ciekawe. Polecę dalej. Tam jest też bardzo ładnie. Mam w tej chwili trzy kreski. Już takie charakterystyczne lagi się zaczynają. A tu jest prześlicznie. W tym miejscu. Spróbujemy sobie polecieć tu, żebym miał odniesienie. Polecimy tu i zaraz spróbuję nawiązać do linii energetycznej. Ona jest mniej więcej na tej wysokości. Dobra, chyba nie zahaczyłem. Teraz możemy przejść do low pass.
Zaraz zrobię jakiś ciekawszy punch. Dobrze jest. I teraz spróbujemy zrobić lekki dive. I przejście też pomiędzy drzewkami. Jest ok. Ostatnio latałem więcej na O3 i O3 jest jednak lepszy. Tutaj już mam focus mode. A oddaliłem się na 160 metrów. Fakt, że jestem za drzewami. No ale mimo wszystko ścina wizję. Lata się nim ok. Dla osób, które zaczynają, to jest dobry dron. Oczywiście na rozwałkę trzeba uważać, na crashe. Ja tu staram się też latać na tyle pewnie. Oczywiście to nie ma reguł, bo wystarczy chwila nieuwagi, żeby nie zahaczać o gałązki. Jest też tutaj mokro, jak widzę. Polecimy jeszcze kawałek tu na wprost. Tu jest fantastyczna woda. Uniosę się. Odzyskam trochę wizję i spróbuję zrobić dive. Nie wiem, jak tu jest. Tutaj jest trochę krzaczków. Nie przejdę całkiem nisko, ale piątką już bym przeszedł. Tak to wygląda. Trzeba latać bardziej akuracyjnie tym dronem. Teraz róbmy punch. Mocny jest, ale jednocześnie ciężki. Tak, i wiatr go, powierzchnię ma dość sporą, bo wiatr go jednak lekko targa na boki. Ja go lubię, no tak do latania z GoPro jest niezły. Nie 100% szał, ale nie szkodzi, można się do niego przyzwyczaić. Fajnie jest też nie latać tylko nim. Fajnie byłoby mieć w zapasie jeszcze jakiegoś drona. Zobaczę teraz, jak ja jestem zorientowany, w którą stronę stoję. Już wiem, mniej więcej na wprost mnie możemy polecieć troszkę dalej. Mam w tej chwili 80 metrów. Chciałem polecieć dalej, żeby zobaczyć, jak on wygląda, jeżeli chodzi o long range. Tu nad linią przelecieliśmy. Jest 300 do 500 metrów mogę legalnie polecieć. I teraz taką wartość właśnie osiągam. Jest całkiem spoko. Pod tym kątem zasięg mi co prawda spadł do 2, ale fajnie też jest H tutaj, jeżeli chodzi o home point, który się wyświetla na ekranie. Bo widać, w którą stronę lecę. Ja go kupiłem, nie chciałem kupować tego drona w ogóle, ale go kupiłem z myślą o warsztatach plenerowych. I to jest fajny pomysł, dlatego że mam do niego w tej chwili 2 akumulatory. Może sobie pożyczę jeszcze ze 2. I dla osób, które chcą zacząć, no to jest rewelacyjna sprawa, żeby sobie spróbować właśnie na takim modelu jak DJI FPV. Dlaczego nie? Jemu trzeba taki gaz trzymać dość solidnie. On nie chce latać tak z grawitacją dobrze, jak na przykład na Azgul, nie? Jak zrobię punch, teraz mamy, i robimy opadanie, to jemu trzeba trzymać, on ma propłosz i trzeba trzymać trochę gazu. Nie idzie tak jak na Azgul, że praktycznie na zerowym, czy na minimalnym, tylko tutaj tak na 20-30% trzeba ten Frodo tak utrzymywać, bo jak tego nie robię, punch i teraz, to on sam mi utrzymuje obroty silnika. Tak. No dobra, i tak się mniej więcej lata, więc szału nie ma całkowitego. Nie jest też tragedia. Jak za cenę, którą mamy w tej chwili, biorąc pod uwagę cały zestaw DJI FPV, ja niedawno płaciłem za niego około 4000 zł. I to jest zarąbista wartość, biorąc pod uwagę, że tu mamy aparaturę i gogle, bo sprzedając, jeżeli ktoś na przykład chce mieć więcej akumulatorów albo gogle, można sprzedać resztę sprzętu i te ceny wtedy są na bardzo rozsądnym poziomie. I na Allegro czy na OLX-ie dużo jest takich ofert. Dobra, przejdę sobie teraz do trybu normalnego i wylądujemy już. Uwaga! Zobaczycie, jak on przechodzi, bo jestem teraz w manualu. Normal. Podlecimy i go złapię.
Wszystko poszło bardzo ładnie. Zobaczę jeszcze, jak wygląda nagranie, bo to jest filterek ND32, więc czasy naświetlania są dość długie. Zobaczymy, jak ekspozycja poszła. To jest fajnie, nikogo nie mamy, jest trochę podmokły teren, ludziom się nie chce tak daleko chodzić. A ja się tutaj wybrałem 5 minut od zabudowań. Super miejscówka do latania. Teraz się robi troszeczkę już pochmurno. Widać, że front się zmienia, ale damy radę jeszcze zrobić, bo wiatr zaczyna się wzmagać i widać, że chmurki nachodzą, więc powinniśmy zdążyć jeszcze z fajną sesją. Startujemy. No i klasyka, startujemy w trybie N. Zmieniam na manual. To, co chciałbym zrobić w pierwszej kolejności, to wzbić się trochę i zmienić kąt na 34. Dobra, i teraz możemy latać w trybie tym manualnym, nie? Trochę ściąga go wiatr, ale jest gites. On chodzi na dość dużych obrotach, jako że jest ciężkim dronem. Polecimy sobie trochę dalej. Zrobimy taki lot a la long range. Tu jest bardzo ładnie, w tych rejonach. Polecimy w kierunku lasu jeszcze. W tej chwili wizja słaba, pomimo że mam 400 metrów od nas. Jestem w linii. To wizja jest 3-2 kreski. Trochę ją rwie. Tu zrobimy sobie taki pas nad tymi pięknymi brzozami. Trzeba uważać na drążki, mam wrażenie, przy nim. Jestem cały czas mniej więcej na 400 metrach. Tu jest piękne jeziorko, ale już mam taki focus mode, że to nie jest dron, który się nadaje do long range też. Pytanie brzmi, do czego on się nadaje. Do akrobacji się nie nadaje, chyba do nauki. Można by go najbardziej, najlepiej określić. Tu jest fantastycznie. Oprócz tego, że po 400 metrach tracę zasięg, to jest gitara. Polecimy sobie tu w bok. W takim razie jestem na 26. Zorientujemy się, jak tutaj przechodzi linia. Ona przechodzi w tą stronę. Teraz lecę równolegle do przewodów energetycznych. Tak, tutaj jest dość dużo wody. Wrócimy sobie. Jestem 200 metrów i mam 3 kreski z 4. Może coś z antenami jest nie tak, może moda powinienem poprawić. Ale tutaj też chodzi o to, żeby przekazać wam takie doświadczenia na bieżąco, nie? No ciekawie się lata tym dronem. Aczkolwiek jak ktoś ma doświadczenie, to może być dla niego ten lot uciążliwy. Ze względu na współczynnik masy, moc, zasięg, który nie jest rewelacyjny, nie czarujmy się. No i całość. Fakt, że już teraz jest dobrze wyceniona, więc dla początkujących pod tym kątem jest ok. Dobra, będę wracał, bo tutaj nie ma jakichś specjalnych super wrażeń. Jest pozytywnie, jest na plus, ale też to, o czym mógłbym powiedzieć. Da się zrobić to lepiej. Zaraz zobaczycie, jak wypadnie w akcji Nazgul, bo to jest naprawdę potęga, jeżeli chodzi o stosunek masy do mocy i jakość, bo mam O3, więc sygnał też jest cały czas absolutną petardą. Latam nim już trochę odważniej, wiadomo, że jeszcze do takiego poziomu 5-calowych przelotów z prawdziwego zdarzenia to mi brakuje, bo jednak ta asekuracja i ta wytrzymałość materiałów jest z tyłu głowy, bo to nie jest też dron do tego, żeby nim tak szaleć jak 5-calówką. Zdarzają mi się tutaj takie poślizgi w wizji, takie półsekundowe przeciągnięcia. Nie wiem dlaczego tak jest, ale to nie jest pierwszy model
DJI FPV, którym latam, i każdy z nich miał dokładnie to samo. Dobra, będziemy lądować. Wystarczy i zmienimy sobie za moment na Nazgula. Przełączam się w tryb N. Lecę w trybie N. I lądujemy. Grzeczny bądź. Dobry grubasek, dobry garbusek, grzeczny. Można mieć w stosunku do niego bardzo mieszane uczucia, bo ta masa jest dosyć spora, a też podatność na manewry, on nie jest podatny tak fajnie jak na 5-calowy czy 4-calowy. On jest ociężały i mam wrażenie, że on ma... nie można osiągnąć też minimalnych obrotów przy nim. Czyli nawet jak robimy dive'a, to on, jednak te silniki pracują dość mocno. Popatrzę jeszcze na temperaturę. Przednie się trochę rozgrzały, z tyłu jest nieco lepiej. Tak się dzieje cały czas. Ale nie są gorące, są ciepłe te silniki. On dość mocno chodzi na obrotach ogólnie. To mogę powiedzieć, że ten dron jest dosyć mocno dociążony. Jego masa jest spora. Jeszcze teraz z tym GoPro to on waży pewnie w okolicach 900 gramów. Więc to jest dużo. Nazgul podejrzewam, będzie się fajnie zwijał już za moment. Zaraz sobie zmienimy drona i lecimy dalej. Gogle zostają te same, kamera GoPro zostanie, aparatura będzie Tango i kłada zmienimy na 5-calowego. Na tym radiu możemy startować, lecimy. Dobra, poszło. No wizja jest o niebo lepsza, mogę powiedzieć. Lata się inaczej, on jest dużo lżejszy. Lata spokojnie. Teraz przepiąłem go w manualne, bo miał stabilizacyjny tryb. No ale jakość jest jak dzień i noc, to w ogóle o 3. To jest absolutna petarda. Tu mam bardzo dobrze oświetlone, doświetlone te okolice. I jakbym miał porównać jakość wizji i dokładność, szczegółowość i jeszcze zasięg, bo tu widać, że on mi trzyma cały czas 5 kresek 50 megabitów na sekundę, to mniej więcej DJI FPV by miał może 6,5 na 10, a ten ma 8,5-9 na 10. Wiadomo, że mu brakuje trochę detali, szczególnie mu brakuje tych detali, jeżeli chodzi o cienie. No i lekko przepala. Ja mam teraz filtr ND16 i on też przepala, wiadomo co, highlighty, czyli mocno doświetlone. Ale zobaczcie, poleciałem tutaj, to jest mniej więcej 400-500 metrów. Ja mam nadal wizję petardę i widzę idealnie. To jest dzień i noc. My nie będziemy tutaj długo lecieć, bo ja mam mały pakiet, to jest 1000 mAh 4S. Ale na tyle wystarczy, żeby pokazać wam w ogóle, jaki charakter ma ten lot. Ja mogę sobie robić niziutki cruising pomiędzy gałęziami, a tego bym w życiu nie zrobił DJI FPV. Zobaczcie na przykład na ten zagajnik tu. Schodzę sobie, tutaj są drzewka troszkę wyżej, ale jak ja ominę, to mogę zrobić dive'a. I to jest w ogóle inna jakość lotów. Więc DJI FPV jest fajny na początek. Dla ludzi, którzy zaczynają, to jest spoko dron. Ale biorąc pod uwagę rozszerzenie tych możliwości już dalej, no to 5-calowy, tak jak tu mamy na przykład z O3, to jest absolutne mistrzostwo świata. Tak, jeszcze jak dobrze dobierzemy sobie ramę, czy to Apex, czy Nazgul, AOS teraz jest świetna rama nowa, Chrisa Rossera, na niej nie latałem. Czy to będzie Mark 5 z firmy Geparsi, to każdy z tych rozwiązań jest po prostu idealny. Są oczywiście wady, bo nie ma systemu idealnego. Pamiętajcie, że to jest niszowa
branża FPV, więc to nie są powszechnie używane produkty takie jak smartfon, czy auto, czy lodówka, telewizor. Więc tutaj na pewno ten postęp też jest odpowiednio ukształtowany. On następuje, natomiast i konkurencja nie jest tak duża i też nie mamy tak wielu firm, które w tej branży działają. Natomiast jest na pewno idealnie, tu blisko ideału, jeżeli chodzi o O3. On jest droższy od na przykład Walksnail, ale mimo wszystko to jest to, za co płacimy. I to trzeba przyznać, że tutaj nie ma zmiłuj, bo to dokładnie, jeżeli zapłacimy więcej, to dostajemy dużo więcej. Muszę wrócić, bo mam słaby akumulator. Myślałem jeszcze, żeby zrobić jakiś fajny jeden punch, ale tu już trzeba będzie lądować, bo jest 13,7. To jest zdecydowanie za mało. Ląduję. Słuchajcie, nie pamiętam, czy robiłem takie sesje 1 do 1, ale dzisiaj taką zrobiłem. Dwa razy leciałem DJI FPV, raz leciałem Nazgulem z DJI O3 Air Unit i jednak jest przepaść. Te dwa lata pozwoliły DJI na wypracowanie bardzo dobrej jednostki, jeżeli chodzi o wideonadajnik. Zasięg jest bardzo dobry, ja mogłem latać tutaj nisko. Szczegółowość, ilość detali, którą widać, szczególnie jak mamy taki fajny dzień jak teraz, że słońce jest wysoko i mamy dobrze doświetlone, nie ma przepałów i nie ma dużych cieni, to naprawdę ta jednostka daje radę DJI O3 Air Unit. Garbusek, jak go nazywam, on jest fajny pod kątem nauki. Można nim pobawić się i wykształcić sobie takie umiejętności pilotażu. Oczywiście jego odporność, no i jakość transmisji już przestaje zadowalać. Więc jeżeli miałbym rekomendować, to coś na 5 calach. Jeżeli chodzi o gotowe produkty, które można sobie kupić, to na pewno jest Nazgul z iFlight, z firmy iFlight. Na pewno jest z iFlighta też AOS na O3. No i też mamy do dyspozycji na pewno produkty GPRC Mark. Mark 5 w tej chwili też jest na tym. Są inne produkty, ale chyba te, wydaje mi się, że są topowe. Można znaleźć też kłady budowane na tej bazie. Flywoom ma fajną jednostkę czterocelową Explorer, ale jeżeli chodzi o pięciocelowe, takie mocniejsze drony, to jest chyba to, o czym teraz wspomniałem. Wiadomo, że są też inne firmy, mniej popularne na naszym rynku, jednak iFlight i GPRC tak najmocniej i myślę, że można się skupić. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie znać w komentarzu, jak to wszystko wygląda. Ja tego garbusa kupiłem głównie na potrzeby warsztatów. Będziemy mieć warsztaty w maju, dwie edycje. W czerwcu postaram się zrobić też dwie. No i później, może później po wakacjach zapytam Was, jak wygląda sprawa w wakacje w kwestionariuszu, może na społeczności, w ankiecie. Ale na dzisiaj to jest tyle i bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych epizodach. Jeżeli zaczynasz przygodę z dronami, skorzystaj koniecznie z warsztatu darmowego, który stworzyłem dla początkujących. Tam mówię o wizji latania, jakie modele wybrać, w jaki sposób ogarnąć sobie ten rozwój, ścieżkę rozwoju, żeby nie odłożyć drona po 3 miesiącach na półkę. Ja już latam 6 lat praktycznie non-stop i nadal mnie to cieszy chyba nawet bardziej niż na początku. Pozdrawiam Cię, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!